ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Oferuje Skandia Życie, sponsor programu. Amatorom kolarstwa kostka brukowa i rowery kojarzą się przede wszystkim ze słynnym klasykiem Paryż-Roubaix. Jednak od ostatniej soboty kwietnia 1000 rowerzystom kostka brukowa będzie kojarzyć się z inauguracyjnym wyścigiem tegorocznej edycji Skandia Marathon Lang Team, która odbyła się w Warszawie. Warszawiacy bardzo kochają rowery, o czym świadczą chociażby statystyki, w jaki sposób wykorzystują Veturilo, czy ile ścieżek rowerowych im dzisiaj budujemy, a frekwencja na tej imprezie, czy na trasie innych ważnych imprez sportowych lub kolarskich, jak chociażby Tour de Poloń, pokazuje, że Warszawa kocha rower. Możliwość startu jest, bym powiedział, bardzo łatwa. Zapis, rower, kask i jedziemy. Obserwując ilość startujących osób, to jest dla nas głównym naprawdę motywatorem. Kultura odpoczynku, aktywność życiowa, to jest coś, co jest nam wszystkim potrzebne. Musimy być również nie tylko mądrzy, ale jeszcze zdrowi. Tradycyjnie kolarze mieli do wyboru jeden z czterech dystansów. W stolicy można było pojechać 12-kilometrową paradę rodzinną, 42-kilometrowy dystans mini, 63-kilometrowy medio i najdłuższy, ponad 80-kilometrowy Gran Fondo. Jak zobaczymy na organizację wyścigu Skandia Marathon Lang Team, to jest jakby żywcem przeniesiona organizacja z Tour de Pologne, czyli z wyścigu World Tour, który należy do Kolarskiej Ligi Mistrzów. No i tutaj dla zwykłych zjadaczy chleba, już tak mówiąc, ten wyścig jest otwarty. Na najdłuższym dystansie rywalizowali kolarze z polskich grup zawodowych. W stolicy triumfowali zawodnicy 4F Scott Racing Team, Monika Żur i Piotr Konwa. Od początku utrzymywałam się w grupce ośmioosobowej, w której współpraca układała się bardzo dobrze i tak dojechaliśmy do 69 kilometra, a później już podążałam samotnie do mety. Trasa była dzisiaj bardzo płaska, 70% prowadziło po drogach asfaltowych. Było też kilka odcinków takich węższych po wałach, no i końcówka po bruku. Tempo na wyścigu było dosyć mocne, bo 36 na godzinę średnia wyszła. Tradycyjnie już podczas Skandia Marathon Lang Team obecna była strefa pozytywnych obrotów. Skandia i Lang Team pomyśleli o tym, żeby ta edycja tego maratonu przełożyła się na bezpieczeństwo. Bo poprzednio oni fundowali rowery, a w tym roku my będziemy edukować młodzież i wyposażać w elementy odblaskowe. Za każdy kilometr przejechany na tych trzech trenażerach 3 zł wpada do skarbonki, za każdy kilometr każdego zawodnika 20 groszy. No i w ten sposób mamy nadzieję, że pod koniec każdego etapu będziemy mogli pochwalić się naprawdę fajną sumą, która zostanie przeznaczona na te szkolenia. W tym roku zawodowcy i amatorzy będą mogli ścigać się jeszcze w Rzeszowie, Gdańsku, Krokowej, Krakowie, Dąbrowie Górniczej i Kwidzynie. Kolejne zmagania w ramach Skandia Marathon Lang Team już 16 maja w Krakowie.